Nowoczesne muzeum, nowoczesna kolekcja. Pod koniec XIX wieku w Gdańsku, w dawnym klasztorze franciszkańskim na Starym Przedmieściu, utworzono pierwszą instytucję muzealną w mieście – Muzeum Miejskie. Jego spadkobiercą jest Muzeum Narodowe. W 2020 roku mija dokładnie 150 lat od tego wydarzenia. Podstawą zbiorów nowo powstałej instytucji były dzieła mistrzów europejskich tworzących od końca XV do XIX wieku, niegdyś należące do kolekcji gdańskiego kupca Jakoba Kabruna. Zbiory systematycznie powiększano, przede wszystkim o dzieła sztuki dawnej. Na początku XX wieku zaczęto dostrzegać wartość sztuki najnowszej. Pierwsze wystawy i zakupy nowoczesnych dzieł organizowało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Tworzenie przemyślanej kolekcji datuje się od 1912 roku, gdy na czele muzeum stanął dr Hans Friedrich Zecker. Zawodowy muzealnik miał za zadanie wprowadzić gdańską instytucję w XX wiek, zmodernizować galerię oraz uzupełnić zbiór o dzieła sztuki współczesnej. Zecker uważał, że wizyta w muzeum, oprócz lekcji historii sztuki, pogłębienia wiedzy o stylach, artystach i ich twórczości, powinna dostarczać zwiedzającym silnych wrażeń. Chciał stworzyć kolekcję, którą następne pokolenia będą podziwiać i cenić, nie uznając jej za przestarzałą, tak jak on postrzegał XIX-wieczny akademizm. Dzieła, które jego zdaniem nie pasowały do gdańskich zbiorów, sprzedawał. W 1922 roku dyrektora Hansa Zeckera zastąpił dr Walter Manowski. Za jego czasów głównym elementem gdańskiej instytucji stała się odbudowa życia duchowego i kulturalnego miasta, które ucierpiało po zmianach politycznych oraz ekonomicznej zapaści. Manowski rozpoczął unowocześnianie przestrzeni muzealnej. Powstały wówczas nowe sale. Sala odczytowa oraz sala wystaw czasowych, w której jako pierwsze zaprezentowano prace ekspresjonistów Erisha Heckla i Maxa Pechsteina. Na poddaszu zaadaptowano dwie sale, gdzie wkrótce prezentowano dzieła graficzne oraz niewielkie rzeźby autorstwa współczesnych artystów. Za czasów Manowskiego zbiory muzeum powiększano o kolejne prace artystów współczesnych, m.in. o dzieła ekspresjonistów. Wystawy wzbudzały sprzeczne emocje, o czym można przeczytać w relacjach publikowanych w lokalnej prasie. Na wystawie, która odbyła się w 1926 roku, tak komentowano m.in. pracę Paula Klee. Nader ciekawe tak wrażeniowo, jak i techniczne są obrazki pana Klee. Patrząc na nie i na efekty kwadracikami wywoływane, odnosi się wrażenie drgania i ruchu. W innym miejscu czytamy, że sztuka nowoczesna jest zbyt postępowa, zrozumiała może dla nadludzi lub Marsjan, a tworzący ją artyści to ludzie nerwowi, odurzeni wyziewami machin. Muzeum oprócz działalności wystawienniczej, silnie akcentującej sztukę najnowszą, organizowało wykłady poświęcone temu zagadnieniu. Jeden z nich wygłosił Max Sauerland. Ten wybitny niemiecki muzealnik i kolekcjoner w swym wystąpieniu określił współczesne muzeum jako miejsce kształtowania postaw patriotycznych. Miejsce, które zwraca uwagę na czasy minione i uczy naród patrzeć w przyszłość. Z tego względu, zdaniem Sauerlanda, to współczesna sztuka niemiecka powinna być głównym przedmiotem zainteresowania muzealników. Jej kolekcjonowanie stawało się wyrazem postawy politycznej. Słowa te odzwierciedlały podejście znacznej części niemieckich elit wolnego miasta Gdańska, dla których gromadzenie sztuki niemieckiej było sposobem na podtrzymanie związków z niemiecką kulturą. Radykalne zmiany w postrzeganiu sztuki najnowszej nastąpiły w latach 30. XX wieku, gdy do władzy doszli faszyści. Zgodnie z nowym myśleniem, twórczość awangardową uznano za wynaturzoną i zagrażającą niemieckiej kulturze. W konsekwencji usuwano ją z publicznych zbiorów w całych Niemczech. W tym okresie dyrektorem Muzeum Miejskiego został dr Willy Drost, który ponownie ukierunkował politykę zakupową na dzieła dawnych mistrzów. Pozyskiwał też pojedyncze prace artystów nowoczesnych, uznawanych w III Rzeszy za wartościowych, gloryfikujących Niemcy. Należały do nich rzeźby Fritza Klimsza i obraz Wenus Lovisa Corenta. Muzeum Miejskie w Gdańsku weszło w XX wiek kierowane przez uznanych historyków sztuki,
którzy świadomie kształtowali i rozwijali jego kolekcje. Zakupiono prace artystów nowoczesnych, których nazwiska należą dziś do kanonu najsłynniejszych twórców tamtych czasów, jak choćby Emil Nolde, Max Liebermann czy Lovis Corinth. Kolekcja sztuki niemieckiej zgromadzona w Muzeum Miejskim uległa rozproszeniu w wyniku II wojny światowej. Większa jej część została zniszczona bądź zaginęła. Po 1945 roku ocalały zbiór prac artystów niemieckich przez wiele dziesięcioleci nie był prezentowany publiczności. W polskim Gdańsku nie było miejsca na sztukę, która przypominała o niemieckiej historii miasta. Prezentowana wystawa jest pierwszą w powojennej historii Gdańskiego Muzeum, która przedstawia kolekcję sztuki nowoczesnej artystów niemieckich.